trwa element promocyjny akcji Budżet Obywatelski. Teraz mieszkańcy wybierają swoje propozycje, natomiast nie byłoby budżetu obywatelskiego, gdyby nie decyzja o przeznaczeniu na niego miliona złotych w tegorocznym budżecie. Panie prezydencie, dlaczego milion? Tylko czy aż? Milion to jest druga edycja budżetu obywatelskiego. W zeszłym roku było 400 tysięcy. To był nasz pierwszy budżet obywatelski w Kędzierzynie-Koźlu. W tym roku milion. Myślę, że to jest dosyć spora kwota. Oczywiście oczekiwań i potrzeby jest dużo, dużo więcej, co widać po zgłoszonych inwestycjach. Ale uważam, że milion złotych do dyspozycji mieszkańców to jest naprawdę dobra kwota, którą można dobrze wydatkować. W zeszłym roku oczywiście górą były Sołęcice, które zawsze najszybciej i najlepiej się potrafią zorganizować. W tym roku wygląda na to, że jest bardziej wyrównana stawka, że w całym mieście są akcje promocyjne i poszczególne grupy mieszkańców bądź też rady osiedlowe promują swoje rozwiązania. Tak, to prawda, jestem pełen uznania do tego, co robią mieszkańcy i formy promocji, reklamowania, zachęcania mieszkańców przez mieszkańców do udziału w głosowaniu na zadania w budżecie obywatelskim są niesamowite. Są billboardy, plakaty, ulotki, spotkania, happeningi, parafie się włączają. Jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem i uważam, że jest to wielki sukces, bo tak powinien wyglądać samorząd, tak wyglądać powinna gmina, bo gmina z definicji to my mieszkańcy. I uważam, że bardzo dobrze, że tak jest i że mieszkańcy tak się angażują w budżet obywatelski. No ale żeby nie było tak różowo, powiedzmy sobie szczerze, że to angażuje się parę procent mieszkańców. Resztę dopiero trzeba dopingować i zmotywować do tego, żeby się włączyli, zagłosowali. Proszę powiedzieć, panie prezydencie, jak poszczególne etapy wyglądają w praktyce. Co ja, jako zwykły Kowalski, który bym nic nie wiedział na temat budżetu obywatelskiego, muszę zrobić, żeby w ogóle dowiedzieć się, na co mogę zagłosować? Teraz, panie redaktorze, to już zostaje zagłosować. Do 3 maja oddajemy głosy. Zgłaszanie proponowanych inwestycji już zostało zakończone. Przeszły weryfikację formalną 33 zadania i teraz zostały poddane ocenie mieszkańców i odbywa się głosowanie. Na czym polega owa weryfikacja formalna? To znaczy nie mogłem sobie wymyśleć podróży na Księżyc dla nielubianego radnego? Nie mogą. Są jasno określone kryteria, opisuje je uchwała Rady Miasta i musimy się ich trzymać i bardzo dobrze, że są wyznaczone kryteria. W związku z tym mieszkańcy wiedzą, jakie zadania mogą zgłaszać. Mimo tego zdarza się, że zgłoszone propozycje nie spełniają tych kryteriów, ale jest ich obecnie 33, które spełniły wymagania i odbywa się głosowanie. Z tego, co widać i słychać na mieście, to już nie jest kilka procent. Myślę, że w tym roku będzie to dużo, dużo większa ilość oddanych głosów. No właśnie, mamy 33 propozycje, ale jeżeli ja nie znam tych propozycji i nie wiem na co zagłosować, to gdzie mogę znaleźć informacje na temat tych wszystkich projektów? Chociażby na stronie internetowej miasta są wymienione wszystkie propozycje zgłaszające, czego dotyczą, szacunkowa kwota, więc wszystko jest dostępne. Korzystam też oczywiście z lokalnych mediów. Myślę, że mieszkańcy Rady Osiedla i wszyscy, którzy się angażują w budżet obywatelski, są na bieżąco, mają wydrukowane informacje z zadaniami, więc naprawdę informacja jest dostępna. Jestem przekonany, że w tym roku będzie dużo, dużo więcej głosów. Widzę, że rady osiedlowe urządzają spotkania. Na przykład Koźle ma jutro, rozmawiamy w środę, Koźle jutro organizuje spotkanie z radami, znaczy z mieszkańcami Koźla. Trzy rady się razem skrzyknęły, żeby zrobić jedno spotkanie, prawda? Tych spotkań jest więcej, bo to w poszczególnych osiedlach są te spotkania w Śródmieście, Pogorzelec i tak dalej, i tak dalej. Nie wymienimy wszystkich. Czy ktoś z urzędu uczestniczy w tych spotkaniach, czy to oddolne spotkanie mieszkańców i tylko rady osiedlowe tam przedstawiają propozycje? To są spotkania rad osiedlowych, oddolne inicjatywy mieszkańców. Myślę, że roztropnie by trzeba podejść do udziału przedstawicieli władz na tym spotkaniu, bo nie chciałbym, żeby ktokolwiek odebrał, że wyróżniamy jakąkolwiek inwestycję. To jest inicjatywa mieszkańców, mieszkańcy wskazują inwestycje, mieszkańcy je wybierają, a my po prostu mamy je zrealizować. I tak jak pan redaktor wspomniał, to są inicjatywy oddolne i to nie są tylko spotkania pojedynczych rad. Tak jak pan redaktor wspomniał, 3 kozielskie rady, a chyba nawet 4 wspólnie się porozumiały i być może będą promowały jedno zadanie, ale to też są innego rodzaju inicjatywy. Mieszkańcy chodzą od domu do domu, są spotkania na osiedlach, przed kościołami odbywają się, że tak powiem, takie akcje promujące konkretne zadania. Ja jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem i chciałbym, jeżeli wolno, podziękować mieszkańcom, bo to jest to, o czym zawsze mi się marzyło i to jest prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, to jest prawdziwy samorząd i prawdziwa gmina. Mieszkańcy naprawdę mogą decydować o tym, co się będzie działo w mieście. Mamy milion złotych do podziału. Czy to jest tak, że to wygra jeden projekt, czy kilka, o ile się zmieszczą w tym milionowym budżecie?
Czy też jest tak, że na przykład będzie zadanie za 500 000, a następne za 1 000 000, to co z tym drugim? Nie, nie, są jasno określone zasady. Wygrywa to zadanie, które ma najwięcej głosów. Jeżeli pieniądze zostają, to być może uda się zrealizować kolejne zadanie. Zobaczymy, jak będzie, bo z tego, co widać na mieście, jest tak duże zaangażowanie, że być może nie będzie tego kłopotu. Jedno wygra i nie będzie już miejsca na kolejne zadania. No to cóż, zachęcamy tylko i wyłącznie do głosowania, żeby jak najwięcej mieszkańców wzięło udział w tym roku i żeby to była jak najszersza inicjatywa. Nie kilku procent, jak to było w zeszłym roku, ale kilkudziesięciu. Jestem przekonany, że rozmawiamy o kilkudziesięciu procentach. Jeszcze raz wszystkim mieszkańcom dziękuję. Jestem pełen uznania i podziwu i spełniło się moje samorządowe marzenie. Mieszkańcy mają realny wpływ na to, co się dzieje w mieście. Pozostaje tylko mieć nadzieję, panie prezydencie, że następnym razem mieszkańcy będą mieli wpływ nie tylko na 1 000 000, ale może na jeszcze inne sprawy. Mieszkańcy mają wpływ na inne sprawy. Wspomnę bardzo krótko o chociażby reaktywowanej Młodzieżowej Radzie Miasta, Radzie Seniorów, niesamowite kontakty z radami osiedli, ze strażakami, więc oni mają rzeczywiście możliwości i wpływania praktycznie każdego dnia na to, co się dzieje w mieście, ale przekazanie do dyspozycji czy wskazanie konkretnych inwestycji w mieście jest kolejnym krokiem do tego, żeby tą władzą samorządową się dzielić, bo tak należy.